Chwila, chwila. Jan Borysewicz czy Jambo? Wiem, wiem. Było już o Borysewiczu, ale na jubileusz artystyczny jakiś czas temu wydał płytę nawet. Wszystkie oblicza Jana Borysewicza. My pogadamy o dwóch. Jan Borysewicz czy Jambo? Czy to jest różnica? To będzie tylko moja subiektywna opinia, a śledzę gościa od 40 lat. Kurczę, trochę tych lat mam. Nawet chyba więcej niż 40 lat go śledzę, może 40. Słuchajcie. Myślę, że trzeba o tym pogadać. Jan Borysewicz czy Jambo? Dżingiel. Postanowiłem przywitać was tą piękną zagrywką gitarową. Ona jest już z tych lat 90., dokładnie chyba 91 rok. Ja na Borysewiczu z Lady Punk wychowałem się, pokochałem gitarę w pierwszych latach 80., ale uznałem, że ten fragment jakby łączy pokolenia młodszych, skąd wiem. Znajdujemy się teraz w muzycznej szkole Talent Studio w Krotoszynie, gdzie między innymi uczę dzieciaczków na gitarze, uczę grać i powiem wam, że tą zagrywkę znają 6-latki i 60-latki. Takich uczniów mam, taki rozrzut. No to co? No to o Borysewiczu. Najpierw opowiem o Borysewiczu, później o Janie Bo. Wiecie, o co chodzi? Pozwólcie, że zdejmę tą ciężką gitarę. Będzie mi trochę lżej i zaraz wracam. Kiedy opowiedziałem o tym znajomym, że chcę nakręcić taki odcinek o dziwnym tytule. Jan Borysewicz czy Jambo? Ale niektórzy skumali bardzo i na przykład dziękuję ci Piotrek, kolega mój, napisał, że on widzi taką różnicę, że pamięta Borysewicza jeszcze z budki suflera, a teraz jako Jambo jest o wiele bardziej rozwiniętym gitarzystą. Zgadzam się z tą teorią, że jest rozwinięty bardziej, dojrzały muzycznie. Choć też chciałbym dodać, że Borysewicz, jakiego znamy, Lady Punk, stawia bardzo dużo na melodykę i kompozycje takie bardzo przyswajalne, ale nie przekraczające tandetne jakieś, wiecie, takie tandetne popierdółki, że jest to nawet piękna melodia, ale wiesz, że to jest sztuka, arcydzieło. A skąd wiesz? Bo masz ciary.
Kiedy jako dzieciak właśnie słuchałem tej muzyki Lady Punk pod kątem Borysewicza, bo już wtedy jako dziecko oddzielałem tę jego partię jakoś naturalnie. Nawet nie wiedziałem, że to jest coś nie tak ze mną, w cudzysłowie w pozytywnym sensie, ale bo myślałem, że każdy tak słucha muzyki. Przeciętny człowiek to tam, aby potupać nóżką, a ja już tak mi to podświadomie wchodziły te dźwięki. I kiedy słuchasz tych dźwięków Borysewicza, czy to są solówki, czy jakieś zagrywki, czy akordy, czy kompozycje Lady Punk, bo na razie na tym się zatrzymałem, to jeśli masz tą wrażliwość, bo każdy ma inną wrażliwość, jeśli ty masz tą wrażliwość podobną do mojej, to nie tylko podoba ci się to, ale masz takie ciary, a czasami łezka poleci, bo Borysewicz potrafi jednym dźwiękiem zagrać. No, ale my tu o Borysewiczu, a kim jest Jan Bo i skąd on się wziął? Kiedy wyszła pierwsza płyta, jeszcze wtedy nie było chyba telefonów komórkowych, no to były lata, początek lat 90., kiedy wyszła płyta Jana Bo pierwsza, Wojna w mieście. Świetnie w ogóle wtedy wyglądał, długie włosy, takie, ubierał się jakieś skóry, miał te trio. I powiem wam jeszcze, większość ludzi, tak jak ja, gdy zobaczyło Borysewicza, to zaraz kojarzyło go z Lady Punk w sposób naturalny. To nie było wtedy tak jak teraz, że sobie w internecie przesuwałeś, czy w telefonie, to mi się nie podoba, to, tylko jakaś informacja w radiu, w gazecie, w telewizji i już wiesz, Borysewicz, jakieś trio, w ogóle co to jest trio, nie? No i pamiętam, tak Borysewicz opowiadał, że gościu na przykład, który posłuchał jego płyty, mówi: no, coś jak Jimi Hendrix, ale ja wolę jednak Jimiego Hendrixa niż Borysewicza. I Borysewicz odpowiedział na to: no tak, ale Jimi Hendrix to jest Jimi Hendrix, a jestem Borysewicz. Jeśli chcesz słuchać Jimiego, to słuchaj Jimiego, jak masz ochotę, a Borysewicz ma swoje tutaj miejsce i to jestem ja, Borysewicz. Ja kupiłem to, co mówił, bo faktycznie, no, jakieś kompleksy, no Hendrix to jest Hendrix, Borysewicz to jest Borysewicz, Mariusz Tryba to jest Mariusz Tryba i mojej żonie moja gra się podoba. No i podoba się, no. I co zrobisz? No mi mojej żonie się podoba. I powiem wam też taką drugą historię, co Borysewicz opowiadał i to też jest zrozumiałe w tamtych czasach. Zaczął jeździć na koncerty z tym swoim trio. Ja, jako Jan Bo, i ludzie krzyczeli tam z publiczności: zagraj wciąż bardziej obcy! Masz zagrać wciąż bardziej obcy! I oni się tak irytowali. Dlaczego? Bo Borysewicz mówił, że nie, obcego nie zagra. Twardo mówił, że obcego nie zagra, to jest inny projekt. Ludzie się później przyzwyczaili. Gdy wyszła płyta
druga moja wolność, tu już w ogóle wymiękłem. Normalnie. I teraz pytanie. Czym Borysewicz różni się od Jana Bo? Poza tym wszystko doskonale. Wiadomo, to jest inny gatunek muzyczny, inne brzmienie, ale pytanie bardziej chcę uściślić i sobie utrudnić. Czym Borysewicz jako gitarzysta różni się od Jana Bo jako gitarzysta? Zwróćcie uwagę, według mnie inne frazowanie, kompozycyjnie ta gitara prowadząca, cały czas nie mówię tu, że on śpiewa i że oczywiście styl muzyczny, gatunek to wiadomo, ale nie o tym chcę powiedzieć. Chcę powiedzieć o samym gitarzyście. Jak można mieć takie dwa różne oblicza i chcę udowodnić, że według mnie one są różne, te oblicza. Tak, solówki są dłuższe niż Lady Punk, ale Borysewicz kiedyś mówi, że jeśli chodzi o Lady Punk, to on tych solówek na studyjnych nagraniach specjalnie robi takie mniej rozbudowane, bardziej takie tematyczne, pozwala sobie na koncertach improwizować. Tutaj studyjnie już mamy te improwizacje większe, ale chodzi mi o to, że moim zdaniem w niego wchodzi inny gość. On po prostu bardziej jest sobą muzycznie jako Jan Bo niż w Lady Punk. Lady Punk kalkuluje, żeby to było bardziej komercyjne, że ma ochotę coś zagrać, ale to nie będzie pasowało do tej muzyki. I to jest dojrzałe, że nie robi tych swoich patentów, których kocha, tych swoich zagrywek. Nieraz robi, ale nie robi, bo wie, że tam to nie będzie pasować, mimo że aż się prosi, bo te podkłady w Lady Punk na solówce są bardzo, bardzo takie przyjemne do grania. Moim zdaniem tam on się, nie chcę tego nazwać, że się ogranicza, ale dojrzale ogranicza się świadomie i szczujem, i też chyba z przyjemnością. Inaczej buduje napięcie. Mówię, pomijam brzmienie. A w Jan Bo bardziej opowiada i ta gitara ma większą ekspresję taką. Gitara jest jakby spełnia rolę też gitary i Janusza Panasewicza. Gitara opowiada historię i on jako gitarzysta musi troszeczkę głębiej wypływać. I nie mówię jako solowy i jako rytmiczny. I moim zdaniem
kiedy on gra w Jambo, otwiera mu się inna szuflada, nie umie jej nazwać, ale może ty ją nazwiesz. I to jest inny gość w ogóle. Tak samo wygląda, ale moim zdaniem to jest inny gość. Sobie myślisz, co ten maniak pierdzieli. Nie umiem tego wytłumaczyć, ale ja tam widzę innego gościa, kiedy gra na scenie. I to jest po prostu Jambo i on jest po prostu... Wiecie co? Posłuchajcie.
Rambo może sobie pozwolić na więcej przestrzeni, więcej wariactwa, bo wie, że odbiorcy muzyki Jana Bo to już są tacy bardziej koneserzy i którzy potrafią usiąść i się zasłuchać, i nawet jak on gdzieś poniesie go po prostu z tymi dźwiękami w improwizacji to wie, że słuchać Jana Bo pójdzie za nim. W Ladypunk są różni odbiorcy i oni mogą po prostu tego za tym nie nadążyć, bo do Ladypunk po pierwsze muzycznie by nie pasowała ta jakby kombinacja jego gitarowa i te wycieczki gitarowe. Nie tylko muzycznie by nie pasowało, ale nawet gdyby umiejętnie dopasował tego Jana Bo do Ladypunk, to większość odbiorców Ladypunk by tutaj się pogubiła, a w radiu i tak by to wyciszali. I uważam, że w Borysewiczu jest mało Jana Bo, a w Janie Bo jest 100% Borysewicza plus coś więcej. Tak właśnie chciałem to nazwać. No to co? Teraz coś z Borysewicza. Pozycyjnie teraz, jako gitarzysta, też to jest inny świat kompozycyjnie. Budowa utworów jest oparta na... Są też riffy w Ladypunk. Są też riffy, jest ten pewien układ, ukryte polis, trochę jesu, ale Jan Bo, uważam, jest miejscem prawdziwym tego wioślarza. Tak uważam. Ale obydwóch, i Borysewicza, i Jana Bo, uwielbiam. Jakbym miał zabrać na bezludną wyspę jednego z nich, nie umiałbym wybrać. Nie umiałbym wybrać. Bo czasami mam ochotę. Przede wszystkim, żeby nie Borysewicz i to, co w Ladypunk było. Nie wiem, czy dzisiaj bym miał tą koszulkę z gitarami. Może bym miał koszulkę na przykład z piłką do siatkówki, albo z tokarką, albo z latawcem. Ale dzięki temu, że Borysewicz kiedyś dotarł do mnie z pierwszą płytą i usłyszałem ten utwór właśnie. Posłuchajcie tej solówki z tego utworu, mniej niż zero. Więc gdyby nie Borysewicz nie dotarł do mnie wtedy taki mini zero tą płytą o dwóch takich, co ukradli księżyc tymi gitarami, nie dobrnąłbym i nie umiałbym przełknąć Jana Bo, który poniósł mnie jeszcze gdzie indziej. I powiem wam, że na koniec chciałbym tutaj w sali
zagrać wam na gitarze. Troszeczkę ją się nauczyłem specjalnie na potrzebę tego odcinka. Solówkę z Jana Bo. Z drugiej płyty Moja Wolność. Utwór Smutek Duszy. Zagram solówkę. Nie zagram tak jak Jan Bo. Zagram jak Mariusz Tryba, ale postaram się godnie, na ile moje amatorskie palce pozwolą. I tym utworem dzisiaj nie będzie żadnej prywaty, bo ten utwór jest tak piękny. Polecam, posłuchajcie go całego. Jan Bo, Smutek Duszy. Akordy proste, niby proste, ale zagram. Znaczy nie, to trzeba posłuchać, ja nie będę gadał. Słuchajcie, biorę gitarę, zakładam słuchawki, odpalam podkład. Pamiętacie, Artura pomógł mi z podkładem właśnie. Coś tam zrobił tak, że tylko zostały ślady perkusji basu, więc musiałem rytmiczną dograć do podkładu i żeby teraz mógł zagrać wam solo. Smutek Duszy, naprawdę piękny utwór i uważam, że to jest jedna z najpiękniejszych solówek, jakie słyszałem i najpiękniejsza solówka Jana Borsewicza w Janie Bo. Ale wy po tym wszystkim, co powiedziałem, już chyba wiecie, co mam na myśli, bo jak sam teraz się posłuchałem, to mówię, kurczę, co ja gadam, ale wy wiecie, co ja gadam. Więc słuchajcie, tradycyjnie życzę wam miłego dnia, miłego tygodnia, miłego miesiąca i miłych lat. Dobrego czasu. Do następnego odcinka. To był kącik Mańka, gitarowy kocik. Kącik Mańka, kocik. Kocie, nie mam kota. Ja nie mam kota, mam psa. To jest pies strasz metalowy, maltańczyk. Słuchajcie. Koniec. Solo, Smutek Duszy z drugiej płyty Jana Bo. Dla was, dla metal boomerów. Pa! Tylko jeden raz. Jest jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem powiedzieć. Jedna rzecz mi się w Lady Punk nie podoba. Byłem na ich koncertach. To koszulki na mnie nie pasowały, t-shirty, bo za małe dla takich chudzielców robią, tylko czapka mi pasowała. Z ciuchów tylko czapka w sklepie Lady Punk mi pasowała. Reszta wszystko takie za malutkie jakieś. A tak wszystko w Lady Punk okej, nie? No i u Borysiewicza. U Jana Bo pewno koszulki by pasowały, u Borysiewicza nie. Trzymajcie się.